mamy już 26 września 2020 roku. Serdecznie witam i pozdrawiam z Bikowskiego Syjonu. Na wstępie pragnę to uczynić słowami pieśni. Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. Ten, którego miłość nie zna granic, wie najlepiej, co ma komu dać. I Bóg dzisiaj daje nam swoje słowo, które jako biblijne hasło dnia zapisane jest w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza w 4 rozdziale, gdzie w wierszu 16 i 17 tak jest napisane. Posłuchajmy. Paweł pisze: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Siostry i bracia, w minioną środę, 23 września, rozpoczęliśmy kalendarzową jesień. Wszyscy dostrzegamy zmiany w przyrodzie. Dostrzegamy również i to, jak bardzo ubywa dnia, a przybywa nocy. I choć w minione dnie mogliśmy jeszcze kąpać się w promieniach jesiennego słońca, to przyznajmy, że wieczory i noce są już chłodne. Powoli będziemy musieli wydobywać z naszych szaf cieplejsze ubrania. Będziemy potrzebowali solidniejszego, wierzchniego okrycia. Autor przed chwilą przeczytanych słów również potrzebował cieplejszego, wierzchniego okrycia. Dlaczego? Ano dlatego, że znajdował się w miejscu, w którym nikt z nas nigdy nie chciałby się znaleźć. On znajdował się w rzymskim więzieniu. Siedział tam w wilgotnym lochu, do którego tylko przez małą szczelinę docierało światło. W takich warunkach czekał na swoją egzekucję przez ścięcie. I ten inteligentny, o wrażliwym sercu pełen ducha apostoł, obecnie już postarzały i wyczerpany, powiedzielibyśmy, styrany długim i żmudnym wyścigiem dla Boga, nie popada w panikę, nie złorzeczy, ale kieruje swoje ostatnie prośby o niewzruszone trzymanie się prawdy, o pielęgnowanie sposobu życia, którego Tymoteusz został nauczony. Ale prosi też o jeszcze jedno. Prosi o płaszcz, który zostawił w Troadzie. Prosi, aby Tymoteusz, kiedy przyjdzie go odwiedzić, właśnie mu go zabrał, bo było mu w tym więzieniu zimno. Z tego powodu czuł się na pewno niekomfortowo. Ale to nie była jedyna rzecz, która go w tym momencie uwierała. Mianowicie, oprócz tego fizycznego ciepła, jemu zabrakło obecności przyjaciół. On pozostał tam sam. To dlatego właśnie pisze te słowa, które dzisiaj zostały przywołane. Mianowicie, w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Ubolewał, gdy sam musiał stanąć przed rzymskim sędzią. Te jego szczere słowa, wyrażające ból, przeszywają nasze serca i wywołują głębokie współczucie. Bo można powiedzieć, że się zawiódł. Znamy to przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I to było rzeczywiście bardzo smutne, że nikogo przy nim nie było, kto mógłby podjąć się jego obrony. Jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji? Czy oprócz bólu w naszych sercach nie zrodziłaby się złość, a może nawet i nienawiść? Jakże zupełnie inaczej reaguje apostoł. W jego sercu nie zrodziła się gorycz. Wręcz przeciwnie. Podobnie jak wcześniej Zbawiciel modli się, aby im, czyli tym wszystkim, którzy mogli mu towarzyszyć, nie było to policzone. I co więcej, w swoich końcowych słowach ostatniego listu, już właściwie u schyłku swojej służby, czyni coś niesamowitego. Coś, co możemy przeżyć jako lekcję wielkiej pokory.
Mianowicie ten jego żal przechodzi w uwielbienie. Apostoł mówi: Pan stanął przy mnie. I drodzy, te słowa podnoszą również i nas na duchu. Ta historia może nam dać wiele do myślenia. Rozejrzyjmy się wokoło. Może w gronie naszych bliskich czy znajomych jest ktoś, kto na nas czeka. Ktoś, kto potrzebuje naszej obecności, naszego wsparcia, naszej pociechy, a może naszej obrony. A może sam odczuwasz samotność, albo jesteś na kwarantannie. A może jak apostoł zostałeś niewinnie oskarżony i osadzony. Jeśli sam przechodzisz przez kryzys w swoim życiu, jeśli brakuje ci bliskich przyjaciół lub nawet cierpisz z powodu braku ciepłej odzieży, pamiętaj o Bogu. On jest wierny. On cię nie zawiedzie w przeciwieństwie do ludzi. On jest wierny, by cię pokrzepić, zaopatrzyć i uratować. Dlaczego to czyni? Żeby wypełnić w nas swój cel. Pozyskać nasze serca. Przygotować je na przyjęcie zbawiennej łaski. I aby był uwielbiony. I my dziś patrzymy na apostoła i uczymy się od niego, że cierpienia i przeciwności przeżywane po Bożemu stają się źródłem łaski. A niechaj naszej uwadze nie umknie fakt, że w całym minionym tygodniu towarzyszyły nam słowa biblijnego hasła z pierwszego listu Piotra, które świetnie korespondują do dzisiejszego wersetu, a w których mowa jest o tym, że wszelką troskę swoją mamy złożyć na Tego, który ma o nas staranie. I gdy słyszymy te słowa pieśni, ten, którego miłość nie zna granic, wie najlepiej, co ma komu dać, to dziś przychodzi do Ciebie i do mnie swoją pociechą, przypominając, że my nie musimy pozostać z naszymi troskami i z naszymi problemami sami. Z tym wszystkim, co nas przytłacza. Z tym wszystkim, co nie pozwala nam w ciągu dnia normalnie funkcjonować i żyć, a w nocy nie pozwala nam spokojnie spać. Z tym wszystkim możemy przyjść do Boga i powierzyć Mu to wszystko w naszych modlitwach. Czy już to uczyniliśmy? Jeśli tak, to wspaniale. Jeśli nie, uczyńmy to teraz razem. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Wszechmogący Panie Boże nasz, Tobie dziękujemy za to dzisiejsze słowo, w którym chcesz nas pocieszyć, przypomnieć, że w Twoich oczach jest drogie każde życie, że Ty pragniesz nam towarzyszyć każdego dnia, a my dziś stajemy teraz przed Tobą, by Ciebie prosić. Stój przy nas, Boże, bądź ze mną, z moją rodziną, gdy przytłaczają nas okoliczności życia. Ty wiesz, czym wypełnione są nasze myśli, nasze serca. Stąd prosimy, stój przy nas i pobudzaj nas do uwielbienia. Stój przy nas, dając nam siłę do przezwyciężania wszelkich trudności. Powierzamy Tobie nasze życie. Bądź z nami, a prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Thank you.